Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Dzisiejszy odcinek to będzie jeden z tych odcinków, które wy, tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na oglądalność, bardzo lubicie. Czyli to będzie Bookhole i Open Boxing. Ponieważ ostatni Bookhole był w wrześniu, no na koniec września, początek października, to minęło trochę mniej czasu niż mija zazwyczaj w odstępie między tymi odcinkami. Z tego też powodu pewnie ten odcinek będzie nieco krótszy, bo mniej książek do omówienia i o mniejszej liczbie książek wspomnę i też mniej paczek pewnie zdążę otworzyć. No ale co poradzić? Stwierdziłem, że trzeba będzie coś jeszcze zrobić przed podsumowaniem całego roku, które już jest lada moment, bo niecały miesiąc został. No i tak wypadło akurat na ten temat i na tę datę. Ale żeby już specjalnie nie przedłużać, ja teraz nadrabiam zaległości czytelnicze, o tym jeszcze na koniec. To myślę, że to będzie no coś takiego w sam raz teraz akurat. No dobra, nie podliczyłem dokładnie książek, które udało mi się przeczytać w ciągu tych 2 miesięcy, ale wydaje mi się, że wyszło ich dość dużo. Nie będę mówił o tych, które dorobiły się osobnych filmów, czyli tych wszystkich nominacjach do nagrody Zajdla, o których nie zdążyłem wcześniej wspomnieć. Był osobny też film o zbiorze opowiadań nominowanych do Zajdla, o książce Szczelinami Wita Szostaka, która też dostała osobną recenzję w Krótkiej Piłce, o 2 komiksach związanych z historią Kościoła, no i tego typu kwestiach, bo to wszyscy widzieliście, o Hołodzie Szczepana Twardocha, więc no to są takie rzeczy, o których już była mowa. A o czym nie było mowy? Nie było mowy z całą pewnością o książkach, które pojawiały się jak do tej pory w omówieniach na Instagram. Tak? To znaczy powiem tutaj o 3, o 2, które już dorobiły się filmów i o 1, która będzie w przyszłym tygodniu, więc trochę uprzedzę może. Pierwszą z nich był Sokół Pustyni Ossendowskiego. To w sumie była dość ciekawa lektura z tutaj współprowadzącym tamten odcinek. Rozmawiało nam się bardzo, bardzo długo, bo z 1,5 godziny, a w sumie książka jest dość krótka i tak podczas lektury miałem z tyłu głowy, że być może nie będzie o czym rozmawiać. Okazało się, że jednak było jak najbardziej, chociaż i ja i on nie byliśmy jakoś specjalnie zafascynowani tą książką. Doszliśmy do wniosku, że no jednak ząb czasu na niej trochę odcisnął swój ślad, tak? Że to już nie jest ta literatura popularna, ta kultura popularna, jaką się pisze dziś, i to jakby dla współczesnego czytelnika jednak może być to nieco takie ramotkowe, no, mówiąc brzydko. Z drugiej jednak strony zwróciliśmy uwagę, że wiele pomysłów Ossendowskiego no, było jednak dość zaskakujących, wyprzedzających epokę i chyba on by się bardziej, ten Sokół Pustyni jako scenariusz filmowy, to myślę, że sprawdziłby się całkiem nieźle, natomiast jako książka już niekoniecznie. Później, patrzę tutaj w moją rozpiskę, później był Greg Zorba, Kazantzakisa, i z tego też wyszła bardzo ciekawa dyskusja na Instagramie, bo ja, mając gdzieś tam w pamięci, z tyłu głowy, książkę Kazantzakisa Chrystus Ukrzyżowany po raz wtóry, którą bardzo, bardzo lubię, naprawdę, no spodziewałem się tutaj jakiegoś fajerwerku, a ten Greg Zorba był dobrą powieścią, ale nie aż tak dobrą. I też tutaj dzięki pomocy widzów, którzy też tam komentowali na żywo, pisali komentarze, doszliśmy do takiego wniosku, bo ja nie widziałem filmu Greg Zorba, przyznaję bez bicia, że film trochę wypaczył odbiór książki, bo Zorba filmowy to jest ten Dolce Vita, tak? Ten kochający życie, tak? Tutaj no jakby go to, nie wiem jakim określeniem by to go jeszcze obdarzyć, natomiast ten Zorba książkowy jest taką postacią zdecydowanie bardziej skomplikowaną i chyba taką bardziej agresywną, bardziej zwierzęcą, zdecydowanie bardziej niepokojącą i raczej ciężko by było ją chyba polubić.
Tam myślę, że też Anthony Quinn zrobił swoje, jeżeli chodzi o film. No tutaj tego, tutaj w książce tego nie ma. Mimo kilku naprawdę niezłych scen, to jednak takie mieliśmy wrażenie, że to jest książka, która dobrze trafia w człowieka na pewnym poziomie życia, na pewnym etapie życia, i ten etap my już mamy za sobą. Znaczy ja i tutaj Marta, z którą mówiliśmy o tej książce, że to już jest za nami, fascynacja Gregiem Zorbą, no i tak jakoś nam, przez nas ta książka przeszła trochę. Ale z drugiej strony to był jednak kawał świetnego pióra, bo mi się to po prostu czytało genialnie, jeżeli chodzi o język. No ja lubię, jak Kazantzakis pisze, i cały czas się nastawiam na tę jego powieść właśnie rozliczeniową z komunizmem, bo jest taka. Tylko mało znana, nawet teraz tytułu nie pamiętam, ale cały czas się na to nastawiam, bo to był jednak wielki pisarz. No. Przepraszam, najmocniej słyszycie, myślałem w ogóle, że ten film nie powstanie, bo trapi mnie ten, no nawet nie ból gardła, tylko jakiś kaszel, coś mi siadło na strunach głosowych. Nie wiem, co to takiego, ale mam nadzieję, że już zbliża się powoli do końca. Dobrze, i teraz w przyszłym tygodniu trzecią z tych książek instagramowych będzie jeszcze Wschód Stasiuka. I czytałem Wschód drugi raz i rzeczywiście to nie jest zła książka, to jest książka bardzo stasiukowa, a jednocześnie jest to chyba najbardziej chaotyczna książka Stasiuka. Będę na pewno o tym mówił więcej. Bo ciężko tutaj jest znaleźć jakiś taki jawny motyw przewodni, jawny, no, taki rzucający się w oczy motyw przewodni, tak? Czymś, czym można by było złączyć te wszystkie historie, o których tutaj Stasiuk opowiada, które wspomina. No to jest ten wschód, tak? Ale ten wschód, jak się okazuje z czytania, no to jest coś bardzo rozmytego. I nawet takie książki jak Dziennik pisany później, gdzie to są po prostu trzy osobne podróże, złączone tym, że są trzema osobnymi podróżami, wydają mi się dużo bardziej konkretne niż Wschód. Ale z drugiej strony to nadal jest ten bardzo ładny stasiukowy język i mam nadzieję, że jakaś ciekawa dyskusja z tego będzie, bo chyba osoba, która będzie ze mną o tym rozmawiała, nie jest taką entuzjastką Stasiuka jak ja, więc to tym lepiej dla dyskusji. I teraz tak, jeszcze czwartą książką z tych omawianych, przeczytanych było oczywiście więcej, o której bym chciał powiedzieć, jest książka Dariusza Kunickiego pod tytułem Malarzu nasz, któryś jest w niebie. Jak pamiętacie, jak wyjmowałem książkę z pudełka, to sobie ten nie robiłem nadziei na to, że to będzie jakieś nie wiadomo co i jakaś genialna rzecz, więc nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań i może dobrze, bo wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku to nie jest powieść udana. Znaczy, no na pewno był świetny pomysł, bo to było jakieś takie trochę może nawet tchnienie czegoś nowego, żeby pokazać Boga jako malarza, artystę takiego właśnie bardzo chimerycznego, no zdecydowanie dalekiego od ortodoksji, takiego, którego fascynuje tylko coś, co jest jakieś, tak? O, z drugiej strony może nie, to akurat nie jest aż takie dalekie, ale bo prawda, apokaliptyczne to sformułowanie, że musisz być albo zimny, albo gorący, ale to przecież o coś innego chodzi, a nie o to, że tutaj Bóg ma, jak w tej książce, doceniać tylko tych ludzi, którzy jakieś talenty artystyczne w sobie kultywują. Natomiast co ciekawe jest tutaj w powieści, to mi się bardzo akurat podobało, że tu się okazuje, że ludzie są niczym więcej niż tylko maźnięciami pędzla na płótnie, dosłownie, tak, że ktoś nagle odkrywa, no ale cała reszta tej książki, no nie wiem, czy to miało być na poważnie, czy na zabawnie, się w ogóle bardzo niewiele dzieje, tu bohaterowie głównie rozmawiają ze sobą i no, dochodzi do takich absurdów, że no nie wiem, tam bohaterka się dowiaduje, że ma w ogóle pojąć sens wszechświata, analizując tam Księgę Wyjścia, początek, historię stworzenia, i ona to tak, no z książki wynikało, bo to w jeden wieczór no posiedziała, pomyślała, no wiem, no okej, okay. Druga bohaterka później podobnie, no tak,
będę myśleć trochę inaczej niż ludzie w przeszłości, którzy się kierowali dogmatami. No wiem. No i kurde, no autorze, wyjaśnij mi, dlaczego ci ludzie wcześniej na to nie wpadli, bo wyjaśnienie, że oni się kierowali dogmatami, mnie nie przekonuje, bo było mnóstwo ludzi, którzy się nimi nie kierowali, było mnóstwo herezji, było mnóstwo jakichkolwiek odłamów religijnych, dlaczego nikt z nich, albo niereligijnych nawet, dlaczego nikt z nich na to nie wpadł? Nie wyjaśniasz mi tego, dlaczego dwie randomowe osoby z Warszawy, przepraszam, z Sopotu, to się akcja w Sopocie chyba rozgrywa, z Sopotu XXI wieku nagle odkrywają sens tutaj, no jakby wszechświata, tak? Nie, no nie jestem przekonany, chociaż no parę pomysłów jest niezły, ale całość niestety rozczarowuje, aczkolwiek nie jest to jakaś, nie jest to jakaś straszliwa tragedia, tak jak, nie wiem, uczeń nekromanty, którego mniej więcej w tym samym czasie omawiałem w tym roku, więc jakby ktoś szukał takiej bardzo, bardzo nieortodoksyjnej fantastyki religijnej, to spoko, to jak najbardziej, to mało jest takich rzeczy w ogóle, więc myślę, że znalazłby tutaj coś dla siebie. Ale tylko wtedy. No dobrze. I to chyba by było na tyle, bo wszystkie pozostałe książki dorobiły się krótkich piłek albo dłuższych piłek. Więc chyba mogę przejść już do otwierania paczek. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, tak się rozglądam tutaj po mieszkaniu, czy nie pomyliłem, bo jednej paczki nie powinienem jeszcze otwierać. Nie wiem, od której to zacząć. Może od tej zacznę. Z powodów technicznych trzeba było zrobić cięcie w tym miejscu, ale już wracam i mam nadzieję, że teraz wszystko będzie ok. Cienka przesyłka. Dlatego podejrzewam, że wiem chyba, co w niej będzie. To jest bookseller Books Wiejska online. Ok. Nie otwieramy. Ale tak patrzę na te paczki i nie wiem, czy... Nie, no, a nie, dobra, będzie wszystko. Jest ok. Bo już się zacząłem zastanawiać, czy mi tu jednej nie brakuje, ale jest ok. I tak w międzyczasie już cięcia tych paczek, albo może nie, to z pytaniem do was, to jeszcze zaczekamy, byście się mogli też jakimiś swoimi podsumowaniami podzielić w komentarzach, to byłoby bardzo fajnie, bo to zresztą pod takimi filmami zawsze najfajniejsze dyskusje wychodzą. Okej, i pierwsza rzecz. To jest tomik poezji Justyny Kulikowskiej pod tytułem Gift z Podlasia. To jeśli dobrze pamiętam, o Boże, już sobie otworzyłem w środku. To jeśli dobrze pamiętam, to jest nagroda Miasta Gdynia w kategorii poezja. Podobno świetny tomik, ale ja już mam poważne wątpliwości. Nie wiem, czy by mi się nie zebrało materiałów Dokąd idziesz Polska Poezja Vol. 2. To był jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów u mnie na kanale. Więc może kolejny. Nie, no ale widzę, że będzie wesoło tutaj z tym tomikiem. Ale okej. Dobra. Kolejna paczka. Kolejna paczka jest z Selkara. A, tak, dobra. To już wiem chyba, co tutaj będzie. Znaczy nawet na pewno wiem, co tutaj będzie. Tutaj też będzie kontrowersyjna książka, ale taka, która sobie trochę poczeka. O! No właśnie. Grube to strasznie. Okładka pewnie wam... Przepraszam, będzie znajoma. Tak, Welbeck i jego unicestwianie. Jezu, ile to ma stron? Prawie 600 stron. Powiem tak. Boże, co to jest? Pentagram na Francji narysowany. Okej, okay. O Boże. Nie, no będzie dziwnie. Powiem tak, znacie aferę pewnie z unicestwianiem, że pierwsze książki, które wyszły z drukarni, były w tak złym stanie, że wydawcy zdecydowali się wycofać i wydrukować je jeszcze raz. No i dlatego tak długo czekaliśmy na tę książkę.
No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja lubię Welbecka i wbrew temu, co różni tam edgy blogerzy mówią, to uważam, że warto jest Welbecka czytać, nawet jeśli uznamy, że to nie jest jakiś geniusz literatury, a może jest nawet, to uważam, że warto zdecydowanie. To jest jeden z nielicznych współczesnych pisarzy, którego warto śledzić. Serotonina mi się bardzo podobała. A co do tego, to pożyjemy, zobaczymy. Dobra, jeszcze trzy paczki będą. Może ta. Znaczy, to w ogóle są książki. Dobra, to do tego mam wątpliwości, czy to są książki, a nie chciałbym, to może to zostawimy sobie na koniec. Otwierać czegoś, co się później nie okaże książką. Co to mogłoby być? Dobra, z Tezeusza jest następna przesyłka. I tutaj są takie rzeczy, które ja chciałem nadrobić z fantastyki. No tak, no i po kolei z Uczty Wyobraźni. Pierwsza książka, tak bym okładki mało co nie pokazał, a tutaj akurat by to warto było zrobić. Dlaczego oni wszyscy takie grube książki piszą? 500 stron. Ada Palmer, Do błyskawic podobne. Tutaj szyb książkowy strasznie mi na Instagramie tę książkę, no nie wiem, poleca, zachwala, że ponoć w ogóle świetna rzecz i no dobra, no coś o oświeceniu. Ja nie wiem, czy dla mnie to jest dobra rekomendacja, tylko coś o oświeceniu. Wolałbym coś o średniowieczu, jeśli mam być szczery. Nie, no żartuję, oczywiście żartuję. Druga rzecz to jest, znaczy tu będą chyba dwie, tak, dwie książki. Dwie książki polecone mi z grupy Discordowej o grach komputerowych RPG. Nie wiem, ta grupa się chyba CRPG tak nazywa. Przepraszam, jeśli coś mylę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pierwsze to jest Sofia Samatar, Cudzoziemiec Wolondrii. Z góry mówię, kupowałem te książki, nic o nich nie wiedząc i chyba nie będę chciał się czegoś o nich dowiadywać. Bo po prostu no, zaufałem, że to są fajne rzeczy z fantastyki nie wiem, czy z zachodniej, no niech będzie, z jakiejś fantastyki zagranicznej. Okej. A druga rzecz to jest nagroda Hugo 2022, tak się to wymawia? Pewnie nie. Arkady Martin, Pamięć zwana Imperium. No i też nasłuchałem się o tej książce, że podobno niezła rzecz. Okej. Pożyjemy, zobaczymy. Dobrej fantastyki nigdy za wiele. To może jednak będzie coś w tej paczce, bo czegoś mi brakuje. Dobra, to ją otwieram w takim razie. To by tutaj też musiała być jedna rzecz z fantastyki. Ale to by było w takiej paczce. Mam nadzieję, że mi się coś nie pomyliło i że jakaś paczka na przykład nie... O Boże, są tu książki. Jedna się chyba pogniotła. Ale ja nigdy nie przywiązuję jakiejś wagi do stanu książek, więc ja się nie będę o to oburzał, no ale faktycznie nie wygląda to jakoś najlepiej. Jej. Jeszcze to trzeba przeciąć. No to są naprawdę ciężkie rzeczy z otwieraniem tych paczek, muszę wam powiedzieć. Różnie to idzie. Tym razem ciężko akurat. Dobra. Poszło. Czyli niby niedużo książek, a film i tak wyjdzie dość długi. Może więcej czasu poszło na otwieranie paczek niż zazwyczaj. Że ja to powinienem pokazywać, jak je otwieram. Tak, to jest to, co myślałem, że jest. A dlaczego to się tak pogniotło? To nie... O Boże. To chyba jednak wina wydawcy. Albo ja nożyczki wbiłem. Może to moja wina. No to już trudno. Dobra, może od tego zaczniemy.
Robert Garland, jak przeżyć w starożytnej Grecji. Nie wiem, na jakim poziomie jest seria tych książek, więc jeśli ktoś się zna i zechciałby mi powiedzieć, czy tutaj jakichś kiksów historycznych nie ma i czy to, jeśli chodzi o taką popularną naukową książkę, czy popularyzatorską o historii, to czy to warto czytać. Więc tak kupiłem sobie trochę w ciemno, bo szukam takich rzeczy o życiu codziennym w starożytnej Grecji z powodów dla mnie znanych tylko, a może kiedyś o nich powiem. Więc coś takiego wpadło mi w oczy, no i dlatego kupiłem. Natomiast druga rzecz, to jest z wydawnictwa Lira, książka Marka Kaźmierczaka, Bogowie Saren. I tutaj jest pytanie do was, bo ja tę książkę kupiłem sobie trochę pod takim wpływem kończenia nominacji do Nagrody Zajdla, bo w zeszłym roku, zanim nominację ogłoszono, to ja już bodajże dwa tytuły zajdlowe miałem ze sobą przeczytane, albo przynajmniej jeden, jeżeli chodzi o powieści. No i w tym roku na Imladrisie, jak tak siedzieliśmy sobie w kuluarach i dyskutowaliśmy, to doszliśmy do wniosku, że Agla Radka-Raka ma nominację raczej jak w banku. Nie zakładam, że jej nie dostanie. Z drugiej strony ktoś mi uświadomił coś, co do mnie nie docierało, to chyba Szymon, który tutaj czasami gości na tym kanale, że przecież jest też ostatni tom Kresa, który Kres zdążył wydać przed śmiercią, więc tutaj też raczej należałoby się spodziewać nominacji. Tylko pytanie brzmi, co jeszcze? I nawet ciężko nam było odnaleźć jakieś tytuły, które by wyszły i mogłyby tę nominację dostać, jeżeli chodzi o powieści oczywiście. No ja znalazłem, że Lira wydała właśnie coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia, co to za fantastyka, nie wiem nic o autorze, chyba, że jakieś horrory dostaną. To dwa czekają tutaj u mnie, Sablik i drugi ten, który też ktoś z was mi polecał. Więc pytanie do was. Kto waszym zdaniem w kategorii powieść dostanie w przyszłym roku nominację do Zajdla? Bo ja nie mam pojęcia. Poza tymi dwoma tytułami, które wymieniłem, czyli ostatni tom Kresa, no trzeba będzie nadrobić cały cykl. No nie, może nie cały, bo chyba dwa tomy, albo trzy chyba tomy są za mną, albo dwa. Już teraz nie pamiętam. No i resztę tak. I resztę zdecydowanie będę musiał nadrobić. Dam radę, chyba. Chociaż dość dużo tego będzie. Więc dajcie znać, jeżeli macie jakiś pomysł, kto jeszcze, o kim jeszcze myśleć. No i zobaczymy. Jeszcze jedna paczka. I to jest paczka od tak podejrzewam, to jest paczka od widza. Tak więc tak, dostaję, zdarza mi się dostawać prezenty od widzów. Paczka jest od pana Mirosława. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że będę jeszcze wspominał o tym widzu akurat, bo to za chwilę może o tym powiem, jak będę jeszcze krótko mówił o planach na przyszłość, a tutaj pokażę książki, które przyszły. No, z życzeniami miłej lektury. Bardzo fajnie. Ojej, ale widzę, że ich jest dość dużo. Okej. Dlatego, że to są książki z czarnej serii, do tego mojego wyzwania czarnej serii, więc ja tak krótko je będę pokazywał, tym bardziej, że ja nie znam tych książek. O, ale jeden tytuł już mi się podoba. Jean Rout. Nie wiem, jak to wymówić to nazwisko. Pola chwały o sławnych mężach. Ten tytuł mi się bardzo podoba. Emil Habibi. Niezwykłe okoliczności zniknięcia niejakiego Sajda Abu Annasa z rodu Optysysmitów. Brzmi, jakby to Italo Calvino napisał. Podejrzewam, że
Może być coś w tym stylu. Alcider Grey, biedne istoty. W tej czarnej serii chyba wyszło... O, tutaj jaki ładny papier. Wyszło ze 300 książek. Pół łeb nie starczy na nie. Saul Bellow, stan zawieszenia. I tak powoli je sobie zbieram. Żeby mieć komplet. Wiktor Astafiew, smutny kryminał, życie przeżyć. O, to już mi się podoba, tylko to pewnie będą dwie mini powieści. Tak sądzę przynajmniej, jak oni tutaj lubili takie rzeczy robić, tak. Tak, i w dwóch różnych przykładach, ale ten smutny kryminał to całkiem fajny tytuł. I Mary McCarthy, Ptaki Ameryki. A poza tym jeszcze jest tutaj w tej paczce ta książka Małgorzaty Słomczyńskiej-Pieszchalskiej, Nie mogłem być inny, zagadka Macieja Słomczyńskiego. I tak przy okazji, dlaczego mówiłem, że będzie, bardzo dziękuję oczywiście za te książki, że będzie jeszcze trochę o panu Mirosławie, bo szykujemy się do nagrania w trójkę filmu o książce, którą teraz właśnie czytam, chyba czytamy wszyscy w trójkę, z jednym youtuberem znanym. On się ten... Ostatnio u niego ja wystąpiłem. To jest radykalny pasywista podcast. Jezu, już mi się język plącze. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, tam rozmawialiśmy o kryminałach konserwatywnych, progresywnych, a tutaj sobie porozmawiamy o książce nowej, o książce z tego roku, którą właśnie czytam i nie powiem, co to jest za książka. No, po prostu nie powiem. I tyle. I to jest, jeśli chodzi o plany. Kiedy się ten film uda nagrać, ciężko mi powiedzieć. Chciałbym, jeśli już tę książkę skończę, myślę, że około 4-5 dni, to jakby, żeby to jak najszybciej było. Na pewno będę chciał w tym miesiącu przeczytać jeszcze Gilgamesza. To będzie kolejna lektura, ale ponieważ ja teraz trochę w Dekaku działam i tam akurat mamy Gilgamesza na ten miesiąc, więc chciałbym go też przeczytać. Natomiast cała reszta, no to są już bliżej nieokreślone plany czytelnicze. I teraz tak, ponieważ do końca roku zostało już bardzo niedużo czasu, to muszę konkretne rzeczy czytać. No, chciałbym jak najwięcej nadrobić rzeczy z tego roku i żeby pojawiło się coś takiego genialnego, porywającego. Więc dajcie znać, czy jakąś taką książkę znacie. Czy znacie coś, co po prostu wyrywa serce, wyrywa z butów, bo mała konkurencja jest w tym momencie. Znaczy, nie ma konkurencji w tym momencie praktycznie, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce wśród najlepszych książek. Wiem, że na pewno będę chciał przeczytać To przez ten wiatr Nowaka. No i parę jeszcze, może dwie, trzy nowe książki się na ten miesiąc znajdą. Jeżeli chcecie mi coś podsunąć, chcecie, żeby tutaj się coś koniecznie pojawiło, to apel do was i pytanie do was, co byście polecili jeszcze na ten grudzień? Z czym może zdążę? Może coś z tego, co wyjmowałem w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu, a nie udało mi się przeczytać, ale tak jak mówię, no najlepiej z tego roku, ewentualnie z roku poprzedniego, no i takie, żeby po prostu wyrywało z butów, żeby było po prostu genialne. Dobrze, książki pokazałem, o planach krótko wspomniałem, nic na razie więcej dalej nie planuję, więc pewnie do końca roku już będą głównie recenzje. Może jeszcze coś innego się trafi, ale to ciężko mi powiedzieć. I to chyba by było na tyle. Więc jeżeli chcecie podzielić się tutaj jakimiś komentarzami na temat tych omówionych książek albo ogólnie też wspomnieć o tym, co wam się teraz udało przeczytać, to też zapraszam i mówię, zwłaszcza na polecanki nowości tegorocznych, co was w tym roku tak po prostu zafascynowało, zachwyciło. Na tym mi bardzo zależy. I to by było na tyle. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.